W codzienniku artystycznym obraz Propped autorstwa Jenny Saville z 1992 roku, pokazany na słynnej wystawie Sensations stworzonej przez Charlesa Saatchi. To jej najsłynniejszy obraz. Przedstawia wielkie kobiece ciało wsparte na stołku, ledwo mieszczące się pod górną krawędzią ze szponami wbijającymi się w uda, z miną rzucającą wyzwanie i literami feministycznego manifestu. Płótno jest duże. Jenny malowała go mając lat 20, jeszcze w szkole w Glasgow. I am quintessentially figurative. I am rooted in figuration and actually maybe it's not figuration, picture making. I am a picture maker, like I'm an image maker. That's where I've learned how to be a painter. Saville uświadamia widzowi, że prawdziwie umęczonym ciałem jest ciało kobiece oraz że moralność i wszelka metafizyka bierze się z ciała jako takiego, z samej jego obecności, z jego nieznośnego ciężaru.